Czy Sissi była szczęśliwa w swoim życiu? No cóż, bardzo filozoficzne pytanie. Ktoś mógłby spytać, a co to szczęście? Nie da się go ani zmierzyć, ani wycenić, ani tym bardziej zważyć. Bo jest ważnym uczuciem, które nas definiuje. Często zależy od innych, często od tych, z którymi się zwiążemy lub którymi się otaczamy. Ale czy nasza Sissi była szczęśliwa i czy poślubiła z miłości? Ile miała dzieci, i czy ich wychowanie przebiegało na austriackim dworze bez większych komplikacji? Jak jej się żyło jako cesarzowej? Czy było jak w bajce? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w tym filmie. Cofnijmy się jednak w czasie do lat 50. XIX wieku. Wszystko zmieniło się diametralnie w jednym roku. Konkretyzując, życie Sisi nabrało niesamowitego rozpędu w 1853 roku. Było to powiązane oczywiście z Franciszkiem Józefem. Wskutek rewolucji w cesarstwie austriackim 2 grudnia 1848 roku władzę w państwie przejmuje wówczas 18-letni arcyksiążę Franciszek Józef. Zawdzięczał taki obieg rzeczy swoim rodzicom, ojcu arcyksięciu Franciszkowi Karolowi i przede wszystkim matce arcyksiężnej Zofii, Fryderyce Wittelspach. Którzy zrezygnowali z korony cesarskiej na jego korzyść. Jego rodzice sądzili, że młody, energiczny władca będzie lepiej się do takiej roli nadawał i spełni stojące przed nim zadania w niepewnych, rewolucyjnych czasach. Franciszek Józef miał rządzić długo, bo aż do czasów I wojny światowej. Zmarł dopiero w 1916 roku. Rządził prawie 68 lat najdłużej ze wszystkich ze swojej dynastii, czyli dynastii Habsburgów. Wracając do naszej historii, cesarz Franciszek Józef I miał tymczasem w 1853 roku 23 lata i był nieożeniony dla dworu austriackiego i nowego władcy był to problem bo potrzebni byli potencjalni następcy tronu i bez cesarzowej dynastyczne cele i trwanie monarchii nie mogły być w pełni i perspektywicznie realizowane na jego żonę była przewidziana i wybrana przez jego matkę arcyksiężną Zofię Fryderykę Najstarsza siostra Sisi, księżniczka Helena Karolina Wittelsbach, która miała dwie typowe dla siebie cechy, była niepunktualna i pobożna. W sierpniu 1853 roku cesarz Franciszek Józef świętował w austriackim kurorcie Bad Ischl swoje urodziny. Z tej okazji zaproszono wielu krewnych, w tym księżniczki Helenę i Sisi oraz ich matkę, księżną Ludwikę Wilhelminę Wittelsbach, będącą młodszą siostrą mamy Franciszka Józefa, a księżnej Zofii. Siostry wraz ze swoją matką dotarły do austriackiego Bad Ischl 16 sierpnia 1853 roku. Jeszcze tego samego wieczoru 23-letni cesarz Franciszek Józef zakochał się bez pamięci w pięknej i młodszej od siebie o 7 lat Sisi. Aczkolwiek w owym czasie Sisi nie uchodziła za najpiękniejszą ze swoich sióstr. Właśnie jej siostra Helena miała wtedy opinię najpiękniejszej, a sama 15-letnia Sisi uchodziła za brzydkie kaczątko rodziny. Do tego stopnia, że jej matka nie potrafiła znaleźć jej męża u pomniejszych i mało oznaczących rodów książęcych. Tutaj na tych zdjęciach możemy właśnie podziwiać Sisi w wieku 15 lat. Mimo to spodobała się ona jednak Franciszkowi Józefowi. Zaranżował on malowniczą przejażdżkę konną z Sisi, zadbał też o to, żeby woźnicą był jego najlepszy przyjaciel hrabia grynę, gdyż nie chciałby ktokolwiek obcy im przeszkadzał w swobodnej rozmowie w cztery oczy. Ta romantyczna przejażdżka została uwieczniona na obrazie. Cesarz Franciszek Józef do końca swego życia wspominał, jak piękna była to przejażdżka i jak wspaniale wtedy się czuł przy boku Sisi. Dwa dni później, w swoje urodziny, cesarz Franciszek Józef I poprosił przez swoją matkę, która przekazała tą informację matce Sisi, o jej rękę. Następnego dnia przyszło potwierdzenie od wówczas piętnastoletniej księżniczki, będącej zarazem jego kuzynką, księżniczką Elżbietą, czyli Sisi. Sisi nie była w żaden sposób przygotowana na to, by w ciągu kilku miesięcy zostać cesarzową, a tym samym współwładcą jednego z najpotężniejszych i największych państw ówczesnej Europy. Do Bawarii zostali wysłani nauczyciele historii. Chodziło tutaj o wpojenie Sisi historii Austrii, protokołów dworskich i języków, a także krawcy oraz jubilerzy, których zadaniem było przygotowanie nowych strojów oraz klejnotów cesarzowej Sisi. Matka Sisi Ludwika martwiła się o nią i pisała w liście do krewnej, że ona jest taka młoda i brak jej doświadczenia. Przed opuszczeniem Bawarii ojciec Sisi, czyli książę Maksymilian, dał jej w posagu 50 tysięcy guldenów, różne ubrania oraz biżuterię. 20 kwietnia 1854 roku. Sisi opuszcza w triumfalnym pochodzie Monachium i udaje się do Straubinga nad Dunajem, gdzie wsiada na pokład bawarskiego parowca Stad Regensburg, gdzie po krótkim noclegu w Lincu przesiada się do austriackiego parowca ekspresowego Franz Josef i przybywa do Wiednia. Po drodze na każdym przystanku były zbudowane bramy i pawiliony ku czci nowej cesarzowej. Kapele i orkiestry grały muzykę na cześć i pożegnanie cesarzowej. Sisi przyjmowała zaszczyty oraz prezenty od szlacheckiej i kościelnej elity oraz od lokalnej śmietanki towarzyskiej. Po przybyciu do Wiednia narzeczona cesarza wjechała w długim i pełnym przepychu pochodzie. Sisi siedziała z diademem na głowie, podarowanym dzień wcześniej przez cesarza Franciszka Józefa wraz ze swoją matką, księżną Ludwiką, w wysokiej i pełnej przepychu karocy ze szklanymi oknami ze wszystkich stron, która była zbudowana wcześniej specjalnie dla cesarza Francuzów, Napoleona Bonaparte. Wiedeńczycy i lud poddany przybyły na ceremonię, miał widzieć nową cesarzową po raz pierwszy. Sisi miała być widoczna dla każdego, stąd wybór przeszklonej karocy. Miała wtedy 16 lat i po raz pierwszy widziała tak wielkie tłumy gapiów, którzy ją obserwowali i wiwatowali na jej cześć. Sisi była tym przestraszona i z tego powodu bardzo nerwowa. Była też kompletnie nieprzyzwyczajona do noszenia koron i gdy wysiadała z karocy, zahaczyła diademem o próg drzwi. Potknęła się i, upadając, wybuchła następnie płaczem. Zostało to przez wiele osób odebrane jako zły omen, jak się z czasem okazało. Było to poniekąd prawdą, gdyż cesarzowa Sisi w swoim życiu nie była szczęśliwa ani w małżeństwie, ani jako cesarzowa. Zaręczyny zostały sfinalizowane ślubem, który miał miejsce 24 kwietnia 1854 roku w Wiedniu przy obecności 70 biskupów i prałatów. Ceremonię odprawił arcybiskup Józef Otmar von Rauscher. Swoją drogą matka Sisi księżna Ludwika była siostrą y, mamy Franciszka Józefa arcyksiężnej Zofii. Sisi wyszła więc za mąż za swojego kuzyna. Ślub Sisi był wymarzonym, bajkowym ślubem, śledzonym przez miliony ludzi, pełnym przepychu i tak jak. Angielska księżna Diana po latach wspominała, że był to jej najgorszy dzień w jej życiu. Tak, Sisi musiała podobnie się tego dnia czuć, także z perspektywy czasu. Niestety. Po ślubie miała miejsce wielka ceremonia w zamku Hofburg w Wiedniu, gdzie wspólnie z cesarzem Franciszkiem Józefem. Cesarzowej Sisi byli przedstawiani wszyscy członkowie dworu. Sisi była wystraszona tą dłużącą się ceremonią i w momencie, gdy nadeszła kolej jej dwóch kuzynek z Bawarii, chciała je objąć i przytulić. Jej teściowa arcyksiężna Zofia, zwana na dworze potajemną cesarzową, natychmiast zabroniła takiego spoufalania się cesarzowej Sisi z krewnymi i nakazała podanie ręki Sisi do pocałowania swoim kuzynkom. Na co Sisi zareagowała płaczem i uciekła z sali, gdzie miała miejsce ceremonia do bocznej komnaty. Takie były początki Sisi w jej roli jako cesarzowa. Miesiąc miodowy Sisi i Franciszka Józefa odbył się na zamku Laxenburg, gdzie spędzili oni wraz z mamą Franciszka, arcyksiężną Zofią oraz całym dworem swój czas. To tam doszło do odkrycia nowej cesarskiej pary, że co prawda są w sobie zakochani, aczkolwiek bardzo się różnią w kwestii charakteru. Sisi kochała piękno i estetyzm, była marzycielką, miała ciągle genialne i spektakularne pomysły, a Franciszek Józef był idealnym biurokratycznym nudziarzem, pracowitym żuczkiem w cesarskim korpo, który codziennie rano rozpoczynał pracę i kończył ją późno. Miał świadomość ważności stojących przed nim zadań. Obowiązki stały u niego na pierwszym miejscu. One go pochłaniały i zabierały mu czas dla żony, której nie rozumiał. Dla Franciszka Józefa jego żona ciągle bujała w obłokach, jak to często wyrażał za swojego życia. Do tego, austriacki dwór i arcyksiężna Zofia ciągle ją krytykowali, dawali jej do zrozumienia, że jest bawarską dziewczyną ze wsi. I nie wie jak i nie umie się zachować na dworze jak cesarzowa. Z tych powodów Sisi czuła się nieszczęśliwa i przestraszona swoim życiowym położeniem i sytuacją, w jakiej się znalazła, odkąd została cesarzową Austrii. Potwierdza to wiersz, który Sisi napisała 14 dni po ślubie, gdzie pisała: Obudziłam się w więzieniu. I przeklinam się za to, że oddała na zawsze swoją wolność spychy i próżności. Mimo tego wszystkiego Sisi miała jedną mocną zaletę w swoim związku. Dorastała na wsi i miała kontakt z ludem od dziecka i z tego powodu nawiązywała szybko swego rodzaju magnetyczną więź ze swoimi poddanymi, inaczej niż typowi dostojnicy dworscy i władcy. Być może z zazdrości o to nie lubiano jej na dworze tym bardziej. W każdym razie za umiejętność nawiązywania bliskiej więzi Sisi była kochana i fanatycznie uwielbiana. Mimo to związek z Franciszkiem Józefem rozczarował ją bardzo szybko. Cesarz Franciszek Józef wizerunkowo skorzystał bardzo na ślubie, gdyż w swoim państwie niespecjalnie za nim przepadano, ponieważ po przejęciu władzy w 1848 roku krwawo stłumił rewolucyjne powstania z lat 1848. 1849 Przy pomocy wojska. Rządził absolutystycznie i autorytarnie. Z tych powodów jego rządy jako cesarza były w początkowym okresie przez dużą część ludności znienawidzone. Lecz Sisi szybko mu pomogła polepszyć jego wizerunek. Stopniowo poprawiał się też stosunek do cesarza na Węgrzech dzięki osobistemu urokowi pięknej cesarzowej. Nawet w Wenecji, gdzie ród Habsburgu był wręcz znienawidzony. Wywatowano na część cesarzowej Sisi, gdy wizytowała wraz z mężem to miasto. Nie inaczej było w innych prowincjach i miastach cesarstwa. Był to wizerunkowy sukces dla nowej pary cesarskiej i tym samym nowa, czysta karta dla cesarza Franciszka Józefa I, którego przepiękną koronę cesarską możemy podziwiać na środkowej fotografii. Ktoś się pewnie zastanawia, co się stało z siostrą Sisi, Heleną Karoliną Wittelsbach, która była przewidziana na żonę Franciszka Józefa. Niestety popadła ona z powodu odrzucenia, czy też niewybrania jej na małżonkę na jakiś czas w depresję. Wzięła jednak potem ślub z magnatem i dziedzicznym księciem Maksymilianem Antonem Fontonu Taxis i zamieszkała z nim w bawarskim Regensburgu, gdzie swoją siedzibę ma Tunnel Taxis po dziś dzień. Helena wyszła z depresji dzięki matce, która wyszukała jej potencjalnego kandydata i zaaranżowała spotkanie. Małżeństwo Heleny było w porównaniu do jej wszystkich sióstr bardzo udane i szczęśliwe, ale za to krótkie, gdyż jej mąż zmarł już w wieku 35 lat. Mimo wszystko obie siostry dalej bardzo się lubiały. Sisi utrzymywała całe życie bardzo dobre kontakty z Heleną i była bardzo z nią związana. Wróćmy jednak do Sisi. Niecały rok po ślubie, gdy Sisi miała dopiero 17 lat, urodziło się pierwsze dziecko cesarza Franciszka Józefa I i cesarzowej Elżbiety Amali Eugenii von Wittelsbach, czyli Sisi. Urodzonej córce nadano imię Zofia Fryderyka. Nazwano ją tak na cześć. Matki cesarza Franciszka Józefa I, czyli Zofii Fryderyki, którą możemy tutaj widzieć na prawym obrazie. Na lewym obrazie jest widoczna pierwsza córka Sisi, czyli Zofia Fryderyka. Druga córka Sisi i Franciszka przyszła w 1856 roku na świat i dano jej imię Gisela Luisa. Niestety pierwsza córka Sisi zmarła w mieście Buda, czyli w zachodniej części Budapesztu, już w 1857 roku w wieku dwóch lat z powodu rozwolnienia lub przypuszczalnie na tyfus, na co zapadła podczas podróży do Węgier, na którą Sisi wzięła również swoją drugą, dziesięciomiesięczną córkę. Sisi była obwiniana na dworze za to, że biorąc swoją pierwszą córkę. A tak długą podróż spowodowała jej śmierć. Z powodu tych bezpodstawnych zarzutów popadła w głęboką depresję i była przez dłuższy czas emocjonalnie zraniona. Decyzję o wychowywaniu jej dzieci przejął potem w dużej mierze jej mąż i matka Franciszka arcyksiężna Zofia. Rok później w 1858 roku urodził się syn Rudolf. Popełnił on niestety w 1889 roku samobójstwo w zamku Meeling wraz z jego kochanką baronową Marią von Westera. Z nie do końca do dziś wyjaśnionych przyczyn, tak przynajmniej głosi jedna z wersji, inna mówi, że został zamordowany, gdyż nie chciał brać udziału w spisku politycznym, by obalić władzę ojca. Ich ciała znaleziono martwe rankiem 3 stycznia 1889 roku. Cesarscy rodzice Rudolfa byli oczywiście w szoku i popadli w depresyjny nastrój. Bardzo to zaszkodziło również wizerunkowi monarchii habsburskiej. Sisi po tej stracie popadła ponownie w głęboką depresję i do końca życia się z tego ciosu już nigdy nie podniosła. Tutaj na tych zdjęciach możemy widzieć arcyksięcia Rudolfa oraz jego Kochankę Marię von Westera. Ostatnim dzieckiem Sisi była Maria Waleria. To właśnie o niej krążyły plotki, że była wynikiem zdrady Sisi z węgierskim magnatem hrabią Andraszy. Jednakże uderzająco podobny wygląd Marii Walerii do ojca cesarza Franciszka Józefa obalił skutecznie tego typu zarzuty o rzekomą niewierność Sisi co do męża. Sisi cierpiała bardzo z tego powodu, że nadzór i kontrolę nad jej dziećmi przejęła matka, jej męża, aci księżna Zofia. Jej dzieci zostały umieszczone w innym skrzydle pałacu, z dala od matki. Sisi reagowała na taki rozwój sytuacji z samookaleczeniem i ucieczką. Uciekała w podróże, samookaleczała się ograniczając do minimum posiłki, przez co popadła w anoreksję i miała z tym problemy do końca życia. Na jej ciele pojawiały się obrzęki z powodu niedożywienia, co było efektem anoreksji. Jej anoreksja miała też oczywiście związek z jej swego rodzaju opętaniem, fascynacją i ciągłym pragnieniem bycia najpiękniejszą i szczupłą. Robiła szokujące na owe czasy rzeczy, szczególnie jak na cesarzową. Całe życie uprawiała intensywnie sport, jeździła godzinami bryczką, paląc przy tym tytoń, wyruszała w intensywne i długie. Wyczerpujące wędrówki i marsze. Sisi doprowadzała tym samym swój organizm na skraj wyczerpania. Z tego powodu zaczęła szybko chorować. Miała częste ataki gorączki i napady kaszlu. Nikt nie wiedział, czego jej brakuje. Przypuszczano, że lepszy klimat wpłynie na poprawę jej zdrowia. Sisi chętnie przystała na takie tłumaczenie i propozycje poprawy zdrowia poprzez klimat. I zaczęła intensywnie podróżować, uciekając zarazem od swoich obowiązków jako cesarzowa i po części jako matka. Poza tym nie cierpiała Wiednia i sztywnego dworskiego towarzystwa. Związane z tym ceremonie i protokoły denerwowały ją. Jej ucieczki w podróże do senatoriów i krajów, gdzie klimat jej lepiej służył, rozpoczęły się już w pierwszym roku po ślubie, a cesarz Franciszek Józef I zostawał sam w Wiedniu z dziećmi. Da się tu być może dostrzec pewne podobieństwa Sisi do jej ojca, księcia Maksymiliana. W Wiedniu, jak już wspomniałem, wychowaniem dzieci zajmowała się arcyksiężna Zofia. Tutaj, właśnie na tych obrazach oraz na zdjęciu możemy widzieć arcyksiężną Zofię. Jednakże, gdy Sisi udawała się w dłuższe podróże w towarzystwie Franciszka i Józefa, to zawsze nalegała na to, by zabierać ze sobą swoje dzieci, co było w sferach dworskich nietypowe, niekonwencjonalne oraz niemile widziane. Ta postawa szokowała i irytowała dwór. Na jednej z tych podróży, jak już słyszeliśmy wcześniej, zmarła jej pierwsza córka. Z powodu śmierci córki i zarzutów z kręgów dworskich, jakoby była to jej wina. Gdyż wzięła swoją dwuletnią córkę Zofię na daleką podróż, Sissy popadła wtedy w głęboką depresję i przestała się troszczyć o dzieci. Skutkiem tego było to, że decyzja o wychowywaniu jedynego syna Rudolfa przejął jej mąż i na Zofia. Wspólnie podjęli w 1864 roku decyzję, by podobnego do matki i wrażliwego wówczas sześcioletniego chłopca Rudolfa wychować na twardego żołnierza i entuzjastycznego łowcę, co miało tragiczne w skutkach konsekwencje, gdyż został on oddany pod opiekę sadysty, generała majora, hrabiego Leopolda Gondrecu. Acy książę Rudolf, który notabene od urodzenia miał stopień pułkownika, był nierzadko maltretowany, by uczynić z niego twardego przyszłego władcę. Musiał stać godzinami w deszczu i zimnie podczas musztry. Był budzony od czasu do czasu strzałami z pistoletu. Na Rudolfie stosowano także terapię wodną i oblewano go zimną wodą. Jego wychowawca, Gondre zostawiał go też celowo samego w lesie, po czym dziecko wpadało w panikę. Nie były to w tamtych czasach nadzwyczajne metody. Wychowanie na władcę i dobrego żołnierza miało w sobie takie stałe elementy, które miały za zadanie przygotować do przyszłych misji i zadań. Wychowawca Rudolfa też to musiał przerabiać i sam sobie wszystkich metod z pewnością nie wymyślił. To wszystko miało zahartować młodego arcyksięcia Rudolfa. Wojskowy dryl wykańczał chłopca. Dziecko nie znosiło tego najlepiej. Jego psychiczny i fizyczny stan zdrowia był tak zły, że obawiano się w pewnym momencie o jego życie. Wszystko to trwało aż do 1866 roku. W tym momencie cesarzowa Elżbieta, czyli Sisi, po raz pierwszy zadziałała i wykazała nadzwyczajną aktywność. Zrobiła coś, co w owych czasach było nie do pomyślenia i dla władcy teoretycznie nie do zaakceptowania zagroziła swojemu mężowi cesarzowi Franciszkowi Józefowi że jeśli nie zwolni wychowawcy jej syna który stosuje tego typu sadystyczne metody wychowawcze to go zostawi Franciszek Józef zrobił coś nieoczekiwanego spełnił jej ultimatum w końcu ją kochał na co sisi odpowiedziała jeszcze większym ultimatum zażądała od niego że od tego momentu ona przejmuje opiekę nad dziećmi Sama będzie decydować o tym, gdzie mogą przebywać i kto je wychowuje. Sisi zażądała również, że sama będzie decydowała o tym, co i gdzie je robi oraz w jakim miejscu. Franciszek Józef wszystkie te żądania zaakceptował. Od tego momentu Sisi mogła się cieszyć wolnością, na jaką żadna kobieta w ówczesnej Europie nie mogła sobie pozwolić. Efektem tego było to, że Sissi drugą część swojego życia spędzała w drodze i na ciągłych podróżach, w wiedniu od tej pory pojawiała się niezwykle rzadko. W następnym odcinku dowiemy się wiele na temat podróży Sisi oraz przyczyn chłodnych kontaktów z najmłodszymi siostrami Zofią i Marią oraz na temat jej życiowej pasji, czyli jazdy konnej. Wszystko to w części trzeciej. thank you